Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo nie spinningowo, ale po filmie, jak byłem na płociach na rzeczce takiej leśnej, pisaliście do mnie w komentarzach, pisaliście do mnie wiadomości, żebym zrobił film, jak robię to ciasto czosnkowe, gdzie tam tych płotek połapałem. Link do filmu z płotkami będziecie mieli na końcu filmu, ale wracamy do ciasta. To ciasto czosnkowe działa od lat. Tak jak kiedyś podpatrzyłem, jak mój wujek robi właśnie w taki sam sposób, z takich samych składników ciasto na ryby, tak je robię do tej pory. Minęło tyle lat, a ono nie zmieniło swojej skuteczności. W dalszym ciągu jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o czosnek, to jest dla mnie zapach taki typowo zimnej wody. Na jesień, zimową porą, wczesna wiosna, na płoć, na leszcza. Ciepłą porą raczej wolałbym używać zapachów słodkich jakichś. Zimną porą czosnek albo zapachy ziołowe. I ja dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić właśnie to ciasto czosnkowe. A dodatkowo taka okazja się nadarzyła, bo planuję jakoś na tygodniu może pojechać sobie za płocią i leszczem. Przygotuję sobie to ciasto, bo uwaga, ciasto to nie psuje się tak szybko. Można trzymać je z półtora tygodnia, nawet do dwóch tygodni w lodówce można je trzymać. Nic z nim się nie dzieje, zachowuje swoje właściwości, nie psuje się. Także można sobie wcześniej przygotować kulkę ciasta i być przygotowanym na ryby. No dobra, jak zrobić to ciasto? Zobaczcie sami. Do zrobienia tego ciasta będzie potrzebna szklanka. Właśnie to było, jak byłem dzieckiem, było najciekawsze, że ciasto w kubeczku rozrabiane takie, to była dla mnie taka ciekawostka. Łyżka, oczywiście tak, ząbek czosnku, tarka do czosnku lub wyciskarka do czosnku, jedno jajko, troszkę cukru, troszkę soli, no i oczywiście mąka, zwykła taka mąka pszenna. Do tego ciasta nie dodaję w ogóle wody, ale na koniec będzie jeszcze jeden ważny składnik, także warto oglądać do końca. Samo żółtko wbiłem sobie do kubka. Dodam troszkę soli, nie za dużo, ale trochę dodam do smaku soli. Musi być dodana sól. Ryby chętniej wtedy pobierają. Dodam dosłownie pół łyżeczki cukru. Też dla smaku. I na tarce zetrę nieduży ząbek czosnku. Ale zapachy. Czosnek zbiorę sobie łyżką z tarki. I teraz to żółtko rozbełtam sobie, żeby cukier i sól się dobrze rozpuściły w tym czosnek. I teraz po trochu będę dodawał mąkę. Nie za dużo, żeby nie przesadzić, bo na razie 3 łyżki. Nie za dużo mąki, żeby nie przesadzić, bo nie będę dodawał tutaj wody. I mieszam w kubku, żeby na razie rąk nie brudzić. Jeszcze jedna łyżka mąki. I już myślę, że będę mógł wyrabiać w ręku. Wybieram całe ciasto. Obsypię jeszcze troszkę mąką. Żeby nie kleiło się tak do rąk. I mogę wyrabiać już w ręku. Dam też na rękę troszeczkę mąki. Jeszcze odrobinę mąki. Ciasto ma sprawiać na razie wrażenie troszeczkę za suchego. A zaraz zobaczycie dlaczego. No i zobaczcie, to już ciasto nadawałoby się do formowania kulek, ale dodam jeszcze jeden bardzo ważny składnik, który poprawi elastyczność. Będzie powodował, że ciasto nie wyschnie i też na pewno troszeczkę konserwuje to ciasto, że może dłużej poleżeć w lodówce. A tym składnikiem jest zwykły olej jadalny. Daję troszeczkę, nie za dużo. Taki dołek sobie zrobię, nie za dużo tego oleju. O, dosłownie tyle. I mieszam to teraz z powrotem razem. Z
całe ciasto ma przejść teraz tym olejem. Ważna sprawa, żeby dobrze wyrobić, to ten gluten z pszenicy puszcza i ciasto robi się bardziej takie gumowe. I zobaczcie teraz, jakie ciasto zrobiło się sprężyste. Dzięki temu, że dodałem oleju i dobrze wyrobiłem, ciasto jest bardzo sprężyste. Kuleczka, jak zrobimy kuleczkę na haczyk, to jest naprawdę aż taka gumowata ta kuleczka. Fajne takie ciasto, nie spada z haczyka i długo się przechowuje. Teraz, żeby zachować świeżość i żeby nie przeszło ciasto innymi zapachami, bo będę chował je do lodówki na razie, włożę je do woreczka foliowego i zawinę. I tak przygotowane ciasto wrzucam do lodówki. Może tam leżeć spokojnie, 1,5-2 tygodnie w lodówce może leżeć, będzie dalej nadawało się do użytku. A nawet tak świeżo zrobione, ono jeszcze tak czosnkiem mocno nie przeszło, ale już jutro, pojutrze ono będzie naprawdę luks. Polecam spróbować sobie nie tylko kupne rzeczy, samemu zrobione przynęty też bardzo, bardzo dobrze działają. Stary patent, którego używam naprawdę, no gdzieś już około 30 lat. Tak jak zobaczyłem, jak to się robi, tak gdzieś ze 30 lat tego używam. Polecam. Siedzi. No tam daleko odeszły te ryby, bo chyba zniosło pszenicę. A też fajna płotka. No bardzo fajna. No. Ładna płoć. Mam nadzieję, że film się podobał. Jak tak, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Jak przygotujecie sobie to ciasto, połowicie, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się sprawdziło. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.